One Man Show. Witam jak zwykle na posterunku, okularki gotowe, komputerek gotowy albo nie gotowy, zobaczymy czy gotowy, tak? Książkę do poduszki, ten stan futbolu, ale mówiłem, ta recenzja będzie dopiero w najbliższym czasie. Natomiast mogę powiedzieć na razie tyle, że ładne zdjęcie na okładce, wygląda to jakby to był jakiś ktoś przystojniczy, ale dobra, to Photoshop tutaj duży poszedł. Zobaczymy autora zdjęcia, to też jest ważne, bo trzeba docenić. Piotr Kucza, słuchajcie, to jest taki gostek, który pracował lata całe w Fakcie. Nie, jak go kocham, teraz dopiero zobaczyłem. Pracował lata całe w Fakcie, cały wymalowany, coś jak ten Ibrahimowicz albo Pryjowicz. I jednocześnie zawodnik sztuk walki jakiś tam, nie pamiętam czego kompletnie, ale tych sztuk walki jest tyle. W każdym razie taki zdolny do każdej bójki i całe życie kibic tego. Taki klub jest ten, przy Łazienkowski, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, ale w każdym razie sportowy taki klimat pełny. Dobra, zaczynamy, bo bombardowarka, ale taki jeszcze mały remanencik, mały suplemencik. Do wczorajszej opowieści o meczu Tottenhamu. Mianowicie na jedną rzecz zwróciłem uwagę, bo nam się tak opowiada, że kibice w Anglii są jacyś tacy rewelacyjni, bo są na dobre z drużyną i na złe, że oni są po prostu niezmordowani i tak dalej. Otóż jak Stoke przegrywało już 0-3, to gdzieś tak 60 minuta patrzę, a co, wszystkie trybuny opustoszały. Poza trybuną fanów Tottenhamu, którzy akurat wyjątkowo mieli powód do radości, więc stali w komplecie. Nie wiem tylko dlaczego na trybunę taką całą, tam kilka tysięcy ludzi, tylko jeden miał szalik Tottenhamu. Nie wiem, czy tam tak przytaniają, czy coś. No w ogóle no tam więcej było paradoksów, na przykład pokazywali wszyscy kibice taki, ja nie będę tego powtarzał, ale taki salut, który w Polsce nazywał się faszystowski, dla kibiców jest salutem rzymskim. Natomiast co ciekawe, ten taki salut uchodzący jednak za kojarzony bardziej nie z Rzymianami, tylko z Hitlerem i z Heil Hitler, to ten Hamis klubem powszechnie uważanym i słusznie za żydowski. Przez to może i przez założycieli, ale finansowanie i przez to, że przez ileś tam lat, będzie zagadka dla Karola. Karol przez wiele lat właścicielem Tottenhamu był facet, który się nazywał Zuckerman. To jak myślisz, jak mógł sobie zmienić nazwisko? Na Zuckerberg. Nie, na Sugar. Sugar. Także Alan Sugar. I został bokserem. Alan Sugar. Nie, to Roy Sugar Leonard został bokserem, ale dobra, to mnie zawsze Kazio Leszek poprawiał, że się nie mówi Leonard, tylko Leonard. Leonard, tak. No dobra, jak zwał, tak zwał, w każdym razie to mnie zastanowiło, że te takie gesty kompletnie od czapy do niczego niepotrzebne, budzące niepotrzebne kompletnie emocje. Nie popieram tego, bo nawet powiem krótko, tak mnie to troszeczkę mnie to mierzi, bo nadmiar buty to nigdy nikomu w niczym nie pomógł, a wielu milionom ludzi zaszkodził. Dobra, to lecimy chyba z bombardowankiem. W każdym razie mówię, a propos tych kibiców angielskich, to mówiąc szczerze, to wszystko co o nich słyszę, to już nie wierzę. Chris Kowalski, zarzeczny, o Jezu, to jak już tak z grubej rury wali. Kowalski pisze do mnie, zarzeczny, ja Paweł jestem, Paweł, nie zarzeczny ty, Kowalski ty. Ale nie powiem, że Kowalscy to są te młotki, dlatego że znam paru fajnych Kowalskich, na przykład Czarek Kowalski, super fajny mój kolega, który tak kocha Maradona, że dał synowi na imię Diego. I jest Diego Kowalski. No tak sobie wymyślił. Brawo Czaras, przynajmniej tego. Przynajmniej syn będzie nie należał do kościoła Leo. Dobra, Chris Kowalski, zarzeszny, ty jakiś naprawdę dziwny jesteś. No pewnie, że jestem dziwny. Jakbym nie był dziwny, to bym nie stawał co rano, żeby zasuwać program.
jakbym był, no ten, jakbym był nie dziwny, to bym szedł rano do fabryki, albo bym wyjeżdżał akurat 503 na trasę, no i robił kółka po Warszawie cały dzień. Dobra. Jak to śmiewa z napastników tej lidze światowej klasy zagrania, to jest to właśnie Prijowicz. O, dobre. A ty go ciśniesz, a chwalisz Nielsena, który w Lechu jedno udane zagranie pokazał, bo nawinął Rzeźniczaka, którego w tym sezonie ogrywał pół ligi. I zacznij oglądać mecze i potem komentuj, bo jak zwykle wychodzisz na debila. No, bo żeś tak dosyć dobrze dał matole, ty prostaczyno jedna. Ja wam mówię, nie rozzuchwalajcie się, bardzo proszę, bo ja czasem zdarza się, że gdzieś kogoś spotykam na mieście i mogę, że tak powiem, wyłapywać. Więc proszę się wyhamowywać grzecznie trochę, choćby ze względu na wiek. I tu mam ze trzy siwe włosy. No więc tak, za napastnik klasy światowej Prijowicz, no tak na taki dowcip to nie stać nawet, chyba tego, chyba Andy Carrolla nawet. Więc ten, klasy światowej napastników, to jest pięciu, oni byli w plebiscycie złotej piłki w tym roku, to był tak Messi, Neymar, Suarez, Lewandowski, piątego Ibrahimowicz chyba. To są napastnicy klasy światowej, reszta jest klasy podwórkowej. Natomiast ja chwalę Nielsena z jednego powodu. Jakbyś był inteligentny, najwyraźniej Matole nie jesteś, to byś wiedział, że ja nie mogę cały czas tylko mówić o Legii i muszę też znaleźć coś fajnego w innych klubach, w Lechu, w Piaście, w Górniku, bo oglądają to kibice różnych drużyn i kibice różnych drużyn czasem są ciekawi, a co akurat o tym powiesz, To, że Nielsen jest grubo i że pokazał jedno zagranie, to każdy wie, bo on był cały czas kontuzjowany. No przecież tego. Czy ja oglądam mecze? Oglądałem w życiu jakieś 20 tysięcy razy więcej meczów od ciebie. Jak to było? Tym w Pulp Fiction? Tłuku. Dobra, więc tego. Jak ktoś mnie jeszcze raz obrazi, to naprawdę będę odpadał tym samym. Więc ten. Więc, a czy Rzeźniczaka ogrywało pół ligi? Ja muszę powiedzieć, ja bym się nawet dawał ogrywać całej lidze, ale pod jednym warunkiem. Mianowicie, że miałbym taki kontrakt jak Rzeźniczak. I ja mógłbym sobie, i taką dziewczynę jak Rzeźniczak. No, brawo, prawda? Proszę, mogę pochwalić Rzeźniczaka. Wynegocjował dobry kontrakt, ma super dziewczynę, z którą będzie brał ślub. Nawet jakąś fryzurę sobie zrobił tak, żeby wyglądał jak z miasta, chociaż on jest raczej nie z samej Warszawy. I ten, i no ja bym życzył każdemu z was, żebyście się tak zorganizowali i ten, i mieli trochę odłożone i kontrakt jeszcze na 4 lata. Każdemu naprawdę życzę. Natomiast jak ja się śmieję z jakiegoś obrońcy, bo się generalnie z każdego śmieję, obrońcy, i powiem poza obrońcami Tottenhamu, ale tylko z wczoraj, bo prawdopodobnie teraz zagrałem z West Brom u siebie i przegrają. To jest wszystko, jest możliwe, zależy ten. Zależy jak, kto będzie miał dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej imieniny, albo urodziny, albo rocznicę. Dobra, Krzysztof Kwaśny. Cześć Paweł. O, ten to przynajmniej jakoś zaczyna nie debilu. Czy prawdą jest, że podczas mundialu we Francji przedstawiłeś się na recepcji jako Andrzej Szarmach, a kiedy Szarmach zjawił się jakiś czas później w hotelu, to bardzo zdziwił się, że jego pokój jest już zajęty. W momencie, kiedy otworzył drzwi, to zastał ciebie w jego łóżku, a wtedy ty przywitałeś go i kazałeś się kłaść obok. No, legendy to zawsze krążą oceaniczne. Po pierwsze, nie podczas mundialu we Francji, bo podczas mundialu we Francji to wynająłem dom. To była dzielnica Malakow, jak to nazwał Andrzej Janisz, Malakow, dzielnica polskich pijaków. Wynająłem dom od Amerykanów na 2 miesiące i nawet wyobraźcie sobie, że wziąłem paru kumpli, pojechaliśmy furą, ja kierowałem. Wziąłem nawet dziewczynę z romanistyki, która znała francuski, bo chciałem bardzo mieć koło siebie dziewczynę znającą francuski, bardzo ładną, wysoką, szczuplutką. I objechaliśmy wszystkie mecze we Francji. Pan Paweł robił za kierowcę. Za chałupę zapłaciłem do tego stopnia, że jeszcze zostałem miesiąc po mundialu i sobie tam świętowałem, balowałem, ale już z inną asystentką. Dobrze. Więc to a propos takich tych pierwszego sprostowania, potem, że zająłem pokój Szarmacha. No, to było jeszcze inaczej, to było zresztą śmiesznie, bo wtedy mnie wyrzucono z roboty. Było to tak, że kumplowałem się z Jerzym Engelem i z rodziną Żywakowów. I pojechałem z rodziną Żywakowów na mecz do Paryża, a Jerzy Engel mi powiedział: Paweł, możesz spokojnie nocować, będziesz z naszej ekipy, weź sobie klucz, idź tam spać. I ja tam sobie spałem, balowałem oczywiście, bo piłkarze przecież balowali w tamtych czasach, a mecz był towarzyski.
I w pewnym momencie przyjechał Szarmach, naprawdę człowiek, który powinien mi dziękować, że kiedyś go do kadry odboju wziąłem i zapłaciłem mu za podróż, więc ja nie mam kompleksu wobec nikogo, poza Panem Bogiem i może Ojcem Świętym, ale Janem Pawłem II, nie każdym papieżem. No i pojawił się Szarmach jako zasłużony reprezentant, chciał gdzieś nocować, no to wziął klucz z recepcji też do kadry i akurat wszedł do pokoju, w którym spałem, ale nie mogłem mu kazać się kłaść koło siebie, ponieważ koło mnie leżał Marek Zieliński, fotoreporter, który pracował wówczas w Superaku. Teraz chyba w Fakcie jest, może jest freelancerem, nie wiem, więc to w ogóle absurdalne. No i ten Szarmach zrobił jakąś taką karczemną awanturę, jak to jest, że ktoś tu mu niego leży w łóżku. Ja przyrzekam, że to było na zaproszenie Jerzego Gengela i reprezentacji. No i ponieważ jak zwykle cisnąłem każdego i nękałem, gnębiłem i tak dalej, no to wówczas Michał Liskiewicz, inny mój kolega i Genio Kolator, napisali do Super Expressu skargę, że dziennikarz zajął, bo Engel oczywiście się wszystkiego wyparł, bo to u niego się tak zdarzało, takie wolty towarzyskie i wysłali skargę do Super Expressu, że dziennikarz zajął czyjś pokój. No nie mogłem zająć czyjegoś pokoju, bo by mi w recepcji klucza nie dano, gdybym go nie dostał od selekcjonera ówczesnego. No więc dziennikarze bardzo często spali tam, gdzie spała reprezentacja, żeby mieć ciekawsze artykuły. No i wracając do rzeczy, a w Super Expressie, ponieważ mnie nie lubili, mnie nigdzie nie lubią, bo nikt nie lubi zdolniejszych od siebie, no to mnie wykorzystali ten list jako pretekst, żeby mnie zwolnić z roboty i tam jakieś nie nadają jakiejś korespondencji, bo akurat piłem z braćmi i to tak zdrowo, bo to akurat debiutowali z Mistrzami Świata na Parc des Princes, to w ogóle bajka. No i ten, i zwolnili mnie akurat z roboty i potem już po roku, dwóch zapytałem Liskiewicza, mówię: Michał, dlaczego ty takie świństwo mi zrobiłeś, czy coś, twój podpis na donosie jest, tak? Michał tak się, jak to Michał, i że to, o, on nawet nie wiedział, co podpisuje, bo tam mu Gienek podsunął i on tak tego napisał. No ale taki zwykły, ordynarny donos, ja straciłem wtedy pracę. Ale co jest zabawniejsze, ja straciłem wtedy robotę w Superaku za 4 tysiące, a za tydzień miałem pracę w Kanał Plus za 10 tysięcy. No więc to jest tak, że czasami coś, co wydaje się porażką, przeradza się w sukces. Ale mówię, nie powtarzajcie bajek, bo jakbym chciał zająć Szarmachowi pokój, to bym mu powiedział: Andrzej, weź, idź sobie wyjaśnij tam z kierownikiem drużyny, czy kierownikiem delegacji, czy czegoś i tak dalej. Jak ja bym wam opowiadał, z iloma reprezentacjami gdziekolwiek po świecie jeździłem, mieszkałem, gadałem, żywiłem się, piłem i jeszcze inne rzeczy robiłem na P, to byście się zdziwili i naprawdę, żeby robić dramat tak jak zrobił to Szarmach, nie mam pojęcia absolutnie. Dlaczego to tak jak polskie powiedzenie z igły widły, no to tak samo jak powiedzieć, że ja ukradłem komuś 20 zł. Karol, nic ci nie zginęło? Nic. On mówi, że nic mu nie zginęło, aczkolwiek wyciąłem mu w spodniach chyba dziury w nogawkach, bo cały ma podziurawiony. Dobra. No dobra, i kazałem się kłaść obok jeszcze. Słuchajcie, no z urodą Szarmacha nie miałby szans, żeby się koło mnie położyć, nawet jakbym był gejem. Nawet. No ale nie jestem. W każdym razie koło mnie obok to się może położyć wyłącznie fajna kobieta, albo kumpel z roboty, który jest fotoreporterem na przykład, albo innym dziennikarzem. I razem pracujemy, bo pokoje, jak wiecie, są dwuosobowe. I bardzo często jest tak, że się bierze dwójkę po prostu, żeby dwie redakcje nie musiały płacić za dwa pokoje, skoro można wziąć jeden, to jest oczywiste, a pieniądze zaoszczędzone wydać na cokolwiek innego pożytecznego. Jest praktyka stara jak świat, naprawdę. Ja niedługo usłyszę, że przeszedłem gdzieś na czerwonym świetle, albo że piłem piwo w parku. No i co z tego? I kogo to obchodzi? Ciebie to obchodzi, kwaśniaku jeden. Więc ten, chociaż życzliwością do ciebie się zwracam. Więc jak świat światem, wszystkie te historie znacie i nie ma co tworzyć jakichś kolejnych mitów na mój temat. Natomiast ja czasem wiem, że ja choćbym jeszcze 1000 razy powiedział, że nikogo nie zabiłem, to i tak
ktoś powie, a to ten, co zabił tam kogoś, tam, ten popijany.